Cześć, witam Was. Moi drodzy, zanim przejdę do konkretów, chciałem Wam na samym początku bardzo, bardzo podziękować wszystkim bez wyjątku za życzenia. Bardzo było mi miło, bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i pozwólcie, że jak nie mogę postawić prawdziwego piwa, to postawię Wam chociaż to wirtualne piwo każdemu z Was. Jeszcze raz wielkie, ogromne, ogromne dzięki za życzenia. Dobrze, a teraz przejdźmy do konkretów. Dzisiaj niestety znowu o synu wiatru i kurzu, czyli tumanie z Pałacu Prezydenckiego. Czyli dzisiaj będziemy mieli ostry cień mgły. I tutaj zacznę może od takiej ciekawostki, nawet dwóch ciekawostek. Nie wiem, czy wiecie o tym pisowskim przekręcie z wyborem Dudy na drugą kadencję prezydentury. Duda, Morawiecki, Przyłęcka, Mucha, Dworczyk wybrali sobie w 2019 roku swoją przewodniczącą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Joannę Lemańską. Ta izba oceniała uczciwość i ważność wyborów. Wiadomo już, że wybory nie były uczciwe. Nielegalny fundusz TVP, 2 miliardy, finansowanie kampanii ze środków unijnych. No, głośno było, że w DPS-ach było 100% poparcia dla Dudy, głosowało 100% ludzi w DPS-ach na Dudę. Głosy Polonii Europejskiej zaginęły. No oczywiście Joanna Lemańska wszystkie te protesty oddaliła bez rozpatrywania i uznała wybór za ważny. A jaki jest efekt? Właśnie między innymi dzisiaj się dowiecie. A druga ciekawostka, moi drodzy, to to, że Duda ułaskawił kolejnych dwóch kryminalistów, kolegów Wąsika i Kamińskiego z afery gruntowej, afery CBA. Ułaskawił ich, żeby mieli bodajże rok bezwzględnego więzienia. Także Duda ułaskawia kolejnych swoich kolesi. Ale to już no, nie powinno nikogo zaskakiwać. Pałac Prezydencki, biuro Dudy, to jest już teraz hurtowe ułaskawianie pisowskich przestępców. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj oczywiście o Dudzie, niestety, wybaczcie mi, bo jest o czym mówić. Tak zwany prezydent dumnej Rzeczypospolitej, który w trakcie strategicznej debaty o polityce zagranicznej zachowuje się jak neandertańczyk wpuszczony do multipleksu. I powiem Wam, no, był to z jednej strony zdumiewający widok, ale z drugiej strony po prostu żenujący. I jak to oglądałem, powiem Wam szczerze, że myślałem, że mam jakąś niestrawność, ale to był tylko odruch bezwarunkowy na widok idioty z pałacu, który stroił miny jak jakiś niespełna rozumu człowiek. Inwestycje w polskie bezpieczeństwo, w naukę języka polskiego w Niemczech, czy popularyzację polskiej historii. Tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami, skonstruowanej z mitów i urojeń, utrwalanych przez nachalną propagandę. Przyjrzyjmy się, obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na wiele kwestii. Mamy inną historię, inne uwarunkowania społeczne, degradacja profesjonalnej, apolitycznej służby zagranicznej. Według organizacji Reporterzy przez Granic, Polska w 2014... Nie wiem, po co Duda w ogóle przylazł do Sejmu. Na pewno nie wysłuchać w Sejmie szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, bo jego reakcje w różnych momentach wystąpienia
o założeniach polskiej polityki zagranicznej na 24 rok, no, były delikatnie rzecz ujmując bardzo wyraziste. Nie wiem, jak to nazwać, farsa, błazenada. Generalnie rzecz biorąc, zachowanie Dudy i jego kretyńskie miny no, nie uszły uwadze posłów i dziennikarzy. Prezydent Polski w trakcie wystąpienia polskiego ministra spraw zagranicznych, nie podczas jakiegoś wystąpienia komika czy nie wiem, kabaretu, podczas jakiegoś prywatnego spotkania, ale podczas wystąpienia ministra spraw zagranicznych w polskim parlamencie. No warto chyba tutaj popracować, Duda powinien popracować nad ekspresją, mimiką, bo takie reakcje no najzwyczajniej w świecie no nie przystoją głowie państwa. Choć z drugiej strony no miny Dudy, które tam przedstawiał, to można powiedzieć jest prawdziwy majstersztyk. Ostatnio takie same widziałem u pawiana w gdańskim zoo. No niewiele się różniły. Wyłącz pan to świństwo. Poczekaj pan, zaraz będzie lepsze, zobacz pan. Czego pan rżeć? Tak jak wspomniałem, Radosław Sikorski przedstawiał w Sejmie informacje na temat polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok. W wystąpieniu przysłuchiwał się, no za dużo może powiedziane, ale no umówmy się, że przysłuchiwał się i przyglądał tak zwany prezydent Andrzej Duda. No, Duda reagował na słowa Sikorskiego niezwykle wymownie, co to uchwyciły też kamery. Powiem tak, reagował, no tak wspomniałem, w dość dziwny sposób, jeśli nie powiedzieć dziwaczny. Duda generalnie słynie z dość niecodziennej mimiki swojej twarzy i różnych wpadek. Przy tym wystąpieniu Sikorskiego przypomniał wszystkim o tym, jakie to miny potrafi stroić, jaką ma elastyczną twarz, może tak to nazwijmy. Zawsze wiedział, że pan jest niedorozwinięty, ale żem nie wiedział, że aż tak. W sumie, moi drodzy, okazja była szczególna. Było to wystąpienie Sikorskiego w Sejmie. No, szef polskiej dyplomacji mówił o polityce zagranicznej Polski, czyli o bardzo istotnych i ważnych sprawach. Jak więc słowa ministra spraw zagranicznych reagował Duda? Ano, a to bawił się telefonem ze swoimi poplecznikami. To śmiał się, by za chwilę zrobić jakąś kretyńską minę. I tutaj przykłady, gdy Sikorski mówił o Niemczech, o Niemcach, przepraszam, Duda zareagował śmiechem. Przytoczmy dokładnie tutaj słowa Sikorskiego. W każdej mitologii potrzebny jest Schwarz charakter, żeby można było na niego kierować negatywne emocje i skierować wszelkie zło, tłumaczył Sikorski. Wiemy doskonale, że pisowcy mają no, swoistego pierdolca na punkcie Niemiec, bo wszystko, co złe, to Niemcy i Tusk. No to tutaj tego wam nie muszę tłumaczyć. W narracji PiS tę rolę właśnie odgrywają Niemcy, jak tutaj powiedział Sikorski. Ja to też już niejednokrotnie mówiłem, zresztą każdy z was to widzi.
Potem powiedział, że obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na wiele kwestii. Część posłów zareagowała tutaj rechotem. Coś, co dokładnie wtedy zrobił też Duda. Najpierw miał tylko opuszczoną głowę, patrzał w telefon, gdy usłyszał, jak ostatnie zdanie Sikorski, zaczął się śmiać. Czyli no, typowa pisowska narracja. Niemcy są źli. Tusk, PO na kolanach przed Niemcami. To jest już po prostu standard. Jakby na to wszystko nie patrzeć, moi drodzy, no jesteśmy w przełomowym momencie historii. No ale jak widać, część polityków bawi się po prostu świetnie. I oby po latach nie okazało się, że to jest impreza po prostu na pisowskim Titaniku. W każdej mitologii potrzebny jest szwarc charakter, żeby można było na niego kierować negatywne emocje i obwiniać o wszelkie zło. W narracji PiS tę rolę odgrywali Niemcy. To mit czwarty. Interesy Polski i Niemiec oczywiście nie są tożsame. Niemcy przez lata przyjmowały odmienną od polskiej i naszym zdaniem oportunistyczną postawę wobec Rosji. Obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na wiele kwestii. Mamy inną historię, inne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne czy bezpieczeństwa. Różnice zdań nie oznaczają jednak, że jesteśmy skazani na wieczny konflikt. Niemcy to nasz demokratyczny sąsiad, największy partner handlowy, ważny aktor europejski, kluczowy sojusznik w NATO. Warszawa i Berlin potrzebują się nawzajem. Zamiast wykorzystać wzajemną zależność do wzmocnienia pozycji Polski, wybrano drogę konfrontacji. Czyli tak, moi drodzy, dowiedzieliśmy się już, że nasz Andrzej robi lepiej wytrzesz oczup, kolejny na czole i krzyżyk na brodzie. Z kolei jego przyjaciel Donald Trump oczywiście ma bezkonkurencyjny makijaż i prezydencki dziubek. No, Andrzejek musi jeszcze poćwiczyć, żeby dorównać swojemu idolowi, jeśli chodzi o dziubek. Poza tym wysokie ego, narcyzm tworzą sztuczną, mimiczną jedność, że tak powiem. Ale tak poza tym to wszyscy zdrowi. I nasuwa mi się taka myśl, moi drodzy, gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestał być durniem. Z tego no, wniosek taki, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami. Spodobały mi się słowa, które powiedział jakiś czas temu generał Piotr Pytel, a powiedział tak. Słowa pana prezydenta i jego stan psychiki należy traktować poważnie. Szczególny niepokój budzą powtarzające się epizody nieuzasadnionego, silnego wzburzenia emocjonalnego. Mogą one bowiem mieć wpływ na zdolność do oceny sytuacji, a tym samym na bezpieczeństwo państwa. No, powiem wam tak, no tutaj nic dodać, nic ująć. Ale moi drodzy, no, powiedzcie mi tak szczerze, znacie jakiś inny, jakikolwiek inny kraj na świecie, gdzie prezydent robi sobie świtwocie z koniem i modli się do mięsa? Czego więcej można od takiego człowieka oczekiwać? Na sejmowym posiedzeniu Andrzej Duda wlazł na minę. Słuchał gadki pana Radka, gębę miał jak z plasteliny. Owa potwarz mądra wielce wyrażała uczuć kłęby. Każdy komik dałby sporo, by mieć choć pół takiej gęby.
Wyrazistość niesłychana oznaczała ten przypadek, że rozumiał chociaż z trudem słowa, które mówił Radek. Nie ma się co dziwić zatem tej euforii, ja pierdolę, to nie była jedna mina, lecz minowe całe pole. Widzę już oczyma duszy w telewizji prezentera, który gości swoich sprasza i minami poniewiera. Myślę, żeby go zwolniono prędko za to, że obraża, lecz to nie dotyczy wszakże żałosnego dygnitarza. Mina to poważna sprawa, poprą moje słowa chórkiem wszyscy, a przynajmniej tacy, którzy znają Ferdydurkę. Czy to mina do parobka, czy anielska? Mamy cuda do miętusa i syfona doszlusował Andrzej Duda. Oczywiście Duda zrobił konferencję prasową, wypowiedział się na temat exposé Sikorskiego i nazwał exposé Sikorskiego manipulacją i propagandą. No powiem wam, że u tego pana pod żelazną kopułą jest, no, bez zmian, delikatnie rzecz ujmując. Duda też na tym całej konferencji, pewnie mimo woli, ale przyznał się, że był współtwórcą polityki zagranicznej ostatnich 8 lat, tej, którą tak bardzo skrytykował Sikorski. Być może też dlatego też Duda tak emocjonalnie zareagował. Zresztą posłuchajcie fragmentu wystąpienia, nazwijmy go, prezydenta. Nastąpił, proszę Państwa, atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd w ciągu poprzednich 8 lat. W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny, w którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji, po prostu zwykłych nieprawd. U mnie osobiście te słowa ministra wzbudziły po prostu zwykły niesmak. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, było tam bardzo wiele nieprawdy, żenujących stwierdzeń, które trudno nazwać inaczej niż jakąś czystą propagandą, manipulacją. Wiecie Państwo, no muszę powiedzieć, że z zażenowaniem przyjąłem tą część wystąpienia ministra. Ja osobiście, no, miałbym taką radę dla Dudy, oczywiście ma moje rady gdzieś głęboko w poszanowaniu, ale podzielę się z nią wami. Ja bym osobiście radził tak na przyszłość nie zabierać głosu bezpośrednio po wystąpieniach Sikorskiego czy Tuska. Duda mimo iż bardzo chce, ale nie gra w tej samej lidze, a ten Dudy infantylizm polityczny jest wtedy jeszcze po prostu bardziej widoczny i im bardziej się stara, tym bardziej się po prostu ośmiesza. Sikorski z kolei stwierdził, że Duda na pewno pamięta, że artykuł 146 Konstytucji mówi, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent ją reprezentuje. Więc nie jest od jej komentowania, tylko od jej realizowania. Nawet wtedy, gdy się z nią nie zgadza. No ale wiecie doskonale, gdzie Duda i pisowcy mają konstytucję. Oni tam sobie lubią nią mordę wycierać, ale tylko wtedy, kiedy im to najbardziej pasuje. A nie kiedy powinna być naprawdę używana. I tutaj jeszcze Sikorski też na platformie X napisał coś takiego. Wszystkich państwa dziennikarzy, którzy nadal nagabują mnie w sprawie mimiki pana prezydenta, informuję, że jestem wdzięczny głowie państwa za tak obrazowe potwierdzenie tez, które zawarłem w exposé na temat polityki zagranicznej obozu Zjednoczonej Prawicy. Krótko, zwięźle i na temat. Oczywiście krytyka szła Sikorskiego z każdej strony. No, tutaj macie
towarzysza Rała. Szef handlarzy wizami jest rozczarowany wystąpieniem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. No powiem wam, że nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że oni wciąż żyją w swoim takim wydumanym świecie Kaczyńskiego. Sułtan i jego błazny. Oczywiście też nie zabrakło i tutaj chyba no, trzeba o tym wspomnieć. Nie zabrakło, nie wiem jak to nazwać, incydentu z Braunem. Wiecie, ta ruska onuca, która teraz pcha się do tego zgniłego zachodu, do tej zgniłej Brukseli. Sikorski po prostu Brauna skasował, przeorał jak rolnik pole. Tego komentować chyba tutaj nie ma co. Zresztą wrzucę wam takie urywki z tego i sami sobie ocencie, kto tutaj kogo, nie wiem, przeorał, kto chciał tutaj zabłysnąć. Według mnie Sikorski, no, po prostu zaorał, zasiał i oblał gnojowicą. Mówię tutaj o świrze Braunie. Posłuchajcie. Pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji pyta, kto ma więcej niż jeden paszport z członków kierownictwa resortu? I w ogóle w resorcie. No, tego na to panu tak z głowy nie odpowiem. Na piśmie. Proszę spokojnie zrobić lekcję i przekazać odpowiedź. No to chce pan odpowiedzi na to, co pan dzisiaj pytał, czy na to, co pan napisał, wysłał pisemnie? Jestem przygotowany do odpowiedzi na temat kierownictwa. Kiedy pytałem i poprosiłem o odpowiedź na piśmie pana ministra Bartoszewskiego. Aha, no to... Ale korzystam z okazji i pytam, czy ma pan więcej niż jeden paszport. Korzystam z okazji i pytam, czy ma pan więcej niż jeden paszport. Z członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych obywatelstwo innego kraju posiada pan minister Władysław Teofil Bartoszewski jako jedyny. I co to za kraj? Jest to zaprzyjaźniony, sojuszniczy kraj, United Kingdom. Rozumiem, że... Nie ma tu konfliktu. Panie pośle, to nie jest... Rozumiem, że Wielką Brytanię uznaje pan za kraj sojuszniczy i zaprzyjaźniony. Mogę dyktować do protokołu? Pan minister kpi czy o drogę pyta? Proszę zaprotokołować, że kpię. To proszę dać choćby cień dowodu na tak skandaliczne twierdzenie. Bo jestem ministrem spraw zagranicznych 8 rok i nigdy nikt mi z zagranicy nie wydawał żadnych poleceń. Proszę dać dowód jest stare MSZ-owskie powiedzenie. Na gębę jest krem Nivea, a potrzebne są papiery. Dowód. Dobra, i chyba tyle, bo Brauna nie będę komentował, bo to jest już typowy stan umysłu, ale kończąc, podsumowując występ naszego Andriusza Dudę, mogę to chyba skwitować w ten sposób. Amator leśnego ruchadła, tak wspomniałem wcześniej, ułaskawił amatorów wiedeńskich burdeli. To wszystko z miłości do Kamińskiego i Wąsika, amatorów Pegasusa. No, kurwidołek w czystej postaci. Najbardziej, nie wiem, bawi mnie, a może przeraża to, że Duda marzy o walizce atomowej. No, dla tego chłopca w krótkich spodenkach to co najwyżej reklamówka z Biedronki, a nie walizka z guzikiem atomowym. Ten pisowski aparatczyk nie jest, jeśli nie zostanie usunięty ze stołka przed zakończeniem swojej kadencji,
Powiem wam szczerze, że naprawdę obawiam się, że może narobić więcej szkód w Polsce, jak PiS nawywijał przez 8 lat. A dlaczego? Ano dlatego, że on teraz zrobi wszystko, on nie ma teraz nic do stracenia. On chce jakąś, że tak powiem, posadkę potem dostać i będzie się przymilał PiS-owcom na wszystkie sposoby i będzie zdolny do zrobienia każdego, za przeproszeniem, skurwysyństwa, idiotyzmu, żeby tylko zachować się gdzieś przy korycie. I naprawdę powiem wam, liczę dni do odejścia Dudy z tego zaszczytnego stanowiska, do którego po prostu nie dorasta. Nie dorasta mentalnie, umysłowo, w ogóle nie dorasta. Normalnie byłby dla Polski tylko po prostu zwykłą, jest dla Polski, zwykłą kompromitacją. I będzie jeszcze przez ponad 400 dni, trudnych dni dla nas wszystkich. W trudnych czasach jest po prostu poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju. Ale trzeba przyznać, że no bardziej usłużnego, bardziej oddanego partii, no Kaczyński nie mógł wybrać kandydata na prezydenta, no bo mało kto potrafi aż tak się upodlić, żeby mieć interes kraju, za przeproszeniem, w dupie, ale mieć przede wszystkim dobro swojej partii. I pytanie do was, moi drodzy, na kogo obstawiacie? Kto będzie następnym kandydatem PiS-u na prezydenta? Czy ktoś będzie w stanie dorównać służalności, posłuszeństwu Dudzie? Bo myślę, że no, na chwilę obecną jest bezkonkurencyjny. A, no i bym jeszcze zapomniał. Bardzo spodobała mi się odpowiedź na wpisy Dudy tutaj, tej kobiety. Krótko, zwięźle i na temat. I powiem wam, nie wiem jak wy, ale ja tutaj z tym wpisem no całkowicie, że tak powiem, się zgadzam. Także na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, bardzo za wszystkie życzenia, za wszystkie komentarze. No i jak zawsze piszcie, proszę, na dzisiaj, na temat dzisiejszego tematu moich rozmyślań, mojego monologu. Jakie macie zdanie, co myślicie o tym, co powiedziałem? Może się różnicie tutaj, może macie jak najlepsze zdanie o naszym prezydencie. No, każde opinie, tak wiecie, lubię czytać komentarze, także piszcie, nie hamujcie się, byle nie przesadzać oczywiście. Ja wam już bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. No ale co to jest? To jest, kurwa, Krzychu! To jest amelinowe! Amelinion to jest!